Nie uwierzycie, jak wielu dorosłych myli lewą i prawą stronę. Naukowcy dopiero zaczynają odkrywać, co się za tym kryje. Wyobraźcie sobie chirurga mózgu siedzącego przy łóżku pacjenta po operacji. Ups, złe wieści, które ma przekazać to tylko i wyłącznie jego wina. Operował po niewłaściwej stronie kręgosłupa. To dopiero nieporozumienie. Okazuje się, że pomylenie lewej i prawej strony rzeczywiście zdarza się w świecie medycyny. Bywały przypadki, że lekarze operowali niewłaściwe oko lub pobierali biopsję nie z tej piersi, co powinni. Dla większości ludzi odróżnienie lewej strony od prawej jest tak proste jak odróżnienie góry od dołu. Ale dla zaskakującej grupy, około 1 na 6 osób według ostatnich badań, jest to prawdziwy problem. Nawet ci, którzy uważają, że wszystko wiedzą, mogą się pomylić z powodu zakłóceń, takich jak głośne dźwięki lub niepowiązane pytania. Wierzcie lub nie, ale odróżnienie strony to złożony proces. Wymaga pamięci, umiejętności językowych, przetwarzania wizualnego i przestrzennego oraz pewnych akrobacji umysłowych. Naukowcy wciąż próbują dowiedzieć się, co dokładnie dzieje się w naszych mózgach, gdy próbujemy to zrobić. Dlaczego dla jednych jest to pestka, a dla innych istna łamigłówka? Pozostaje to tajemnicą. Aby poradzić sobie z tym problemem, ludzie wymyślają różne kreatywne sztuczki. Tworzenie kształtu litery L za pomocą kciuka i palca, myślenie o tym, której ręki używasz do pisania lub grania na gitarze, a nawet noszenie tatuażu jako przypomnienia. Hej, cokolwiek działa, prawda? Powiedzmy, że musicie odróżnić czyjąś lewą stronę od prawej. Wtedy sprawy stają się jeszcze trudniejsze. Musicie mentalnie obrócić się w tym samym kierunku, co druga osoba. To jak ruch taneczny, ale w głowie. Ludzie myślą, jeśli stoję twarzą do ciebie, moja lewa ręka będzie naprzeciwko twojej prawej ręki. Pomyślcie o tym. Co ciekawe, badania pokazują, że ludzie łatwiej oceniają lewą lub prawą stronę, wyobrażając sobie obracającą się rękę lub ciało. To tak, jakbyśmy byli naszymi własnymi kompasami. Wciąż nie znamy wszystkich odpowiedzi, ale naukowcy dokonali kilku ekscytujących odkryć. Twierdzą, że ludzie, którzy muszą wykonywać zadania związane ze sprawnością rąk w codziennym życiu, wykazują największą poprawę wydajności w odróżnianiu lewej strony od prawej. Niektórzy z nich twierdzą, że może to być również coś, czego uczymy się jako dzieci, podobnie jak w przypadku innych umiejętności przestrzennych. Młodsze dzieci, które samodzielnie podejmują decyzje, szybko i sprawnie uczą się odróżniać strony. Może więc pozwólmy tym małym stworzeniom od czasu do czasu działać samodzielnie, a będziemy mieli nowe pokolenie ekspertów w tej dziedzinie. Alice Gomez i jej zespół badaczy odkryli kolejną interesującą informację. Rozróżniania lewej i prawej strony można nauczyć dzieci za pomocą odpowiedniego programu. Zaprojektowali 2-tygodniowy trening, aby zwiększyć świadomość ciała i umiejętności motoryczne dzieci. Okazało się, że liczba pomyłek lewo-prawo zmniejszyła się o prawie połowę. Wiemy, że pomyłki lewo-prawo mogą mieć konsekwencje nie tylko w medycynie, ale także w innych dziedzinach życia. Plotka głosi, że sternik Titanica, który wykonał skręt nie w tę stronę, przyczynił się do tego tragicznego wypadku. Ponieważ wiele rzeczy jest zaprojektowanych dla osób praworęcznych, osoby leworęczne muszą dostosować się do otoczenia. Cóż, nie jest to zbyt przyjemne, ale przynajmniej teraz bardziej zwracamy na to uwagę i ludzie zaczęli projektować rzeczy również dla osób leworęcznych. Nawiasem mówiąc, chirurdzy rysują teraz na skórze pacjenta linię markerem, aby wskazać, który obszar ma być operowany, a także piszą: nie tnij tutaj, na drugiej części. Proste, ale bardzo skuteczne.